Cześć. Lecimy dalej z tematem. Nabywanie oferty transportowej i pytania, które zadajemy oferentom, kontrahentom. W poprzednim filmie były trzy pytania bodajże omówione, czy oferta jest aktualna, jaki mamy rodzaj ładunku i wymiana palet. I kolejnym pytaniem, które możemy zadać, takim standardowym, jednym ze standardowych pytań podstawowych, jest czy towar jest gotowy. Tu uzyskujemy odpowiedź na pytanie również w jakich godzinach jest załadunek. To jest to samo pytanie, można powiedzieć. Może się okazać, że jest godzina, powiedzmy, 11 przed południem, a towar będzie gotowy dopiero o 19, bo to jest nocna linia, dostawa na 5 rano i nie ma szans, nasz kierowca, kończy mu się czas pracy o 18, nie ma szans w ogóle na wykonanie takiej trasy. Czyli godzina załadunku, ewentualnie czy towar jest gotowy i oczywiście co? Godzina dostawy. Bardzo często mamy tak, że mamy awizację, tak zwany fix termin, awizowany termin dostawy i przykładowo może się okazać, że zupełnie nam to nie będzie pasować, bo mamy powiedzmy 400 km, jest 11, a rozładunek jest następnego dnia, powiedzmy po południu. No i załadujemy się dzisiaj, wieczorem jeszcze będziemy na miejscu, a rozładunek będzie po południu i szkoda tak naprawdę połowy dnia stać, bo to jest jednak strata czasu. Firma transportowa to są dosyć poważne koszty. Koszty stałe, które liczone są po prostu na godzinę. To jest łatwo bardzo policzyć. Każdy przedsiębiorca wie, jakie koszty ma i wie dokładnie, ile kosztuje go dzień pracy ciężarówki i kierowcy. Ile to wszystko łącznie kosztuje. Da się to wszystko policzyć i każda godzina to jest strata. Niestety strata dla firmy, iż po prostu można powiedzieć, że to jest wyścig z czasem. Także czas załadunku, czas rozładunku. Bardzo istotne pytanie. Kolejnym pytaniem, oczywiście czas załadunku, czas rozładunku ściśle się wiąże z czasem pracy kierowcy. Dlatego właśnie pytamy o to, bo będziemy wiedzieli, czy będziemy w stanie to wykonać. To jest ściśle związane z czasem pracy kierowcy, jak on tam sobie aktualnie pracuje. Kolejnym pytaniem, jednym ze standardowych, jest termin płatności. Termin płatności. Standardem jest, że termin płatności wynosi 45-50 dni, z czego realnie, tak naprawdę realnie, może się nam zrobić spokojnie 90 dni. Bo wyobraźmy sobie, że kierowca jeździ 3 tygodnie w trasie na międzynarodówce i zbiera nam te CMR-y. Bierzemy w pierwszym tygodniu ładunek, zanim on przyjedzie z trasy po 3 tygodniach, zanim on te dokumenty zda, trafią do księgowości, zanim księgowość skompletuje wszystko, zanim stworzą fakturę i ją wyślą i kontrahent odbierze dokumenty, zaczyna lecieć czas, termin płatności. I może się tak okazać, że, bo zawsze jest termin płatności od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. Zawsze w każdym zleceniu tak pisze. I może się okazać, że z 50 dni robi się 90 dni w realu i przez 90 dni mamy zatrzymane pieniądze, wykonaliśmy usługę, wywaliliśmy mnóstwo kasy, bo transport to jest bardzo droga zabawa. Wywaliliśmy mnóstwo kasy i te pieniądze są, wiszą gdzieś tam w powietrzu i przez 90 dni ich nie mamy i trzeba bulić. Bulić za autostrady, bulić za paliwo, bulić za kierowcę, za skład, za leasing, wszystkie podatki i tak dalej, naprawy. No to jest miliony kosztów, miliony dosłownie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Dlatego termin płatności jest bardzo istotny i oczywiście bardzo często staram się go skrócić, jeśli nie skracam terminu płatności, to robię coś innego. Jest bardzo istotny. Kolejną rzeczą, którą zostawiłem już w sumie na koniec, aczkolwiek bardzo często jest tak, że zaczyna się od tego,
jest oczywiście kasa. Kasa za transport, jakie mamy pieniążki za fracht, tak zwany, czyli zapłata za transport. No i tutaj z góry już wiemy, poszukując oferty transportowej, ile mamy tam kilometrów, czy znaleźliśmy sobie tą ofertę. Z punktu A do punktu B mamy 400, powiedzmy, kilometrów ładownych. Oczywiście doliczamy sobie do tego nasz podlot i ewentualnie zjazd z lokalizacji rozładunkowej pod następny ładunek, bo często jest tak, że mamy już jakiś ładunek kolejny i po prostu poszukujemy właśnie jakiejś traski, żeby zapełnić tą lukę. I już wiemy, co będziemy ładować po rozładunku i już wiemy, ile będziemy mieli kilometrów zjazdowych po kolejny ładunek. Dlatego liczy się kilometry dojazdowe na załadunek, pełne i zjazdowe na kolejny załadunek i się liczy mniej więcej tą kwotę, żeby nam się wszystko skalkulowało. Czyli kasa, na końcu zostawiłem najważniejszy w sumie temat, jakie pieniążki. No i tu można powiedzieć, że 95% ofert negocjuje. Pierwszą moją ofertę wspominałem już wcześniej, negocjowałem i tak zostało. Zresztą lubię się targować, to wiadomo, jest więcej kasy dla firmy, firma się rozbudowuje. Gdzieś tam kiedyś może się to odczuje, jakieś tam zaplecza socjalne, jak przedsiębiorca myśli nie tylko o sobie, ale o swoich pracownikach, o to, żeby stworzyć im jakieś sensowne warunki pracy, to gdzieś to tam kiedyś się odbije na pozycji przedsiębiorstwa, na całej grupie, można powiedzieć. Także pieniądze są ważne, negocjacja za każdym razem. I co? To byłoby na tyle. To są takie podstawowe pytania, które się zadaje przy ofercie transportowej. Bardzo często jest tak, że już jesteśmy długo w temacie, siedzimy na giełdzie, już nie pierwszy rok i wiemy, przykładowo pojawia się oferta z jakiegoś tam, nie wiem, Tarnowskich Gór, o, do Rzeszowa. Po iluś tam latach już wiemy, co prawdopodobnie to może być. I wystarczy nam jedno pytanie. Że to jest przykładowo jakaś tam firma, rzucam, Atlas, firma budowlana, nie? Produkuje kleje i inne takie zaprawy. I wystarczy nam jedno pytanie, Atlas, i już wiemy wszystko, nie, pozostałe pytania nam są w ogóle niepotrzebne, potrzebna jest tam tylko kasa i już kontrahentów często już znamy, jaka to spedycja organizuje i tak dalej, także już znamy ich warunki, wystarczy nam tylko dwa pytania i już wiemy i od razu jest bach, bach. To są dwa pytania, 30 sekund i jedziemy. Tak się to czasem odbywa. Oczywiście na początku człowiek zdobywa doświadczenie, uczy się tego wszystkiego, poznaje tych klientów, także to trochę trwa dłużej. Tych pytań trzeba zadawać więcej, to trwa, tak jak wspomniałem wcześniej, dłużej. Mogą się pojawić pytania też oczywiście inne. Powiedzmy na przykład chłodnicze ładunki, no to padną pytania, jaka temperatura ma być kontrolowana, czy tam wydruk, w innych ładunkach jakie będzie niezbędne wyposażenie do zabezpieczenia ładunków, bo na przykład zdarzało mi się, że ładowałem rolki papieru, gdzie potrzebowałem 22 pasy bodajże i do tego jeszcze maty grubości 11 mm minimum, czy 8, już nie pamiętam, ale grube, długości minimum 110 cm bodajże. No i nie każdy ma takie wyposażenie. I kątowniki plastikowe, twarde, wzmocnione. Nie każdy ma takie wyposażenie. Standardowym wyposażeniem w ciężarówce jest 15 czy 16 pasów. Jakieś tam kątowniki, niekoniecznie takie wzmocnione, tylko jakieś tam, byleby po prostu się pas nie przeciął. I to jest, można powiedzieć, standardowe wyposażenie ciężarówki. Dlatego takie pytania gdzieś tam mogą się pojawić, aczkolwiek oferenci bardzo często już uprzedzają. Słuchaj, będzie trzeba to i to. Jak nie masz, no to sorry, nie? Dobra, można powiedzieć, że temat omówiony, takich podstawowych pytań standardowych,
Jeszcze postaram się kiedyś pokazać takie typowe zlecenie transportowe, jak wygląda. Oczywiście tam wszystko pozasłaniam, ewentualnie pozamieniam, poprzeklejam, stworzę taką totalną fikcję, która nigdy nigdzie nie miała miejsca, żeby pokazać, jak to wygląda. Takie zlecenie, bo jest tam sporo ciekawych różnych rzeczy. Także to było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.